Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Z kanału Gliwickiego i jeziora Dzierżno Duże wyłowiono dotąd ponad 100 ton martwych ryb. Przyczyną ma być Złota Alga. Jak sytuacja wygląda na Opolszczyźnie? Czy do tej pory stwierdzono większe straty spowodowane jej obecnością jej oddziaływaniem? Na początku chciałbym zaznaczyć, że opolski odcinek Odry jest wolny od Złotej Algi. Odnotowujemy pewne... Ilości zakwitu złotej algi na y, kanale Gliwickim i na y, rzece kłodnicy. Niemniej jednak są to ilości na tyle y, śladowe, że nie stwarzają tutaj większego zagrożenia, jeśli chodzi o śnięcia ryb. To, co spotkało y, ta sytuacja, która zaistniała na zbiorniku Dzierżno i na fragmencie kanału Gliwickiego, jego. Czwartej sekcji w województwie śląskim to niewątpliwie ogromna strata, ale to także katastrofa. Na dzień dzisiejszy można powiedzieć, że wyłowiono ponad 116 ton tych śniętych ryb. Natomiast jeśli chodzi o województwo opolskie, sytuacja nadzieżnie nie przełożyła się, jeśli chodzi o to zagrożenie na nasze, na nasze wody. Być może, a, być, a nawet powiedziałbym na pewno, yy, zadecydowało o tym przeprowadzenie, rozpoczęcie eksperymentu z użyciem yy, perhydrolu na yy, rzece Kłodnicy. Yy, ta aplikacja tego preparatu yy, yy, rozpoczęła się 13 sierpnia yy, mniej więcej w miejscu, Małej elektrowni wodnej w Pławniowicach. Tu mówimy cały czas o województwie śląskim. To jest odległość około 6 km do województwa opolskiego. I tam wyniki tej, tego eksperymentu przerosły, można powiedzieć, oczekiwania decydentów, którzy. Nadzorowali, decydowali o tej aplikacji. Ale ja pamiętam, że berhydrol był stosowany, czy też były próby z jego użyciem już w ubiegłym roku. Te doświadczenia, które wtedy, o które jesteśmy bogaci z 2023 roku, przyczyniły się do tego, że dzisiaj wiemy, jak skuteczniej się z tą substancją obchodzić w tym kontekście w kontekście walki ze złotą algą. Perhydrol w ubiegłym roku, z tego co mi wiadomo, był tak, był stosowany, ale był stosowany na y, wodach kanału gliwickiego, nie na rzece Kłodnicy, gdzie warunki y, środowiskowe były zgoła inne. Y, przede wszystkim y, stosowano to bardziej na wodzie, można powiedzieć, stojącej, bo ten przepływ wtedy był y, trochę inny, ale też były inne warunki atmosferyczne. Y, chciałbym zaznaczyć, że nie, nie tylko złota alga, jak gdyby jest przyczyną tych śnięć, śnięć ryb. No to składa się szereg innych jeszcze y, okoliczności, parametrów wody, y, a także niewątpliwie na to ma wpływ y, zmiana warunków środowiskowych dla tej złotej algi, bo to nie tyle złota alga, co toksyna przez nią wydzielana powoduje y, te masowe śnięcia ryb. A Właśnie, jak ten perhydrol działa? On odstrasza złotą algę? zabijając? czy... Jeszcze jakoś inaczej to funkcjonuje? Można powiedzieć, że ją eliminuje, czyli zabija złotą algę, natomiast z dotychczasowych jak gdyby, wyników badań nie stwierdzono, aby w sposób znaczny wpływał ujemnie na inną mikrofaunę i mikroflorę, która znajduje się w kłodnicy. No dobrze, to jeżeli chodzi o tę algę, która nazwijmy to jest substancją żywą. A co z tą toksyną? Która już pojawiła się w wodzie. Czy my jesteśmy ją w stanie dzisiaj jakoś zneutralizować? To pytanie bardziej chyba do, dla naukowców. Muszę powiedzieć, że. Yy... Ta tematyka złotej algi, wpływu na śnięcia ryb jest przedmiotem badań naprawdę wielu autorytetów świata nauki. Tak prawdę mówiąc, ten proces nie do końca jeszcze został zbadany. Sama ta aplikacja tego perhydrolu to nie jest remedium, czy też lek na całą złotą algę i na tą sytuację, która dzieje się w kanale gliwickim i na jeziorze Dzierżno. To jest tylko, można powiedzieć, doraźny środek, który ma cel nadrzędny. Celem nadrzędnym stosowania tego perhydrolu jest to, aby nie dopuścić do przeniknięcia czy też do przedostania się złotej algi do Odry. Blokujemy ten przepływ na właśnie na rzece Kłodnicy, jednocześnie, jak gdyby wstrzymując nurt wody, przepływ wody przez kanał Gliwicki. Ta woda, nie mając tam, powiedzmy, tego przepływu przez kanał Gliwicki, skierowana jest całkowicie na rzekę Kłodnicę. A tam za pomocą perhydrolu jest eliminowana. Perhydrol to jak, jeżeli dobrze pamiętam jeszcze z lekcji chemii, nadtlenek wodoru, czyli woda utleniona. Ma więcej tlenu. Może tu jest problem, może w tej wodzie, która tam płynie albo stoi, jest po prostu za mało powietrza. Jeśli chodzi o natlenienie, nasycenie powietrzem tlenem, w tych wszystkich wód te parametry są na bieżąco monitorowane, trzy-cztery razy w tygodniu pobierane są, badane są przez głównych inspektorach ochrony środowiska. Badany jest ten parametr, między innymi, i reakcje są, można powiedzieć natychmiastowe. Wszystkie centra zarządzania kryzysowego na terenie województw. W przez które płynie odra, są w pełnej gotowości, żeby użyć urządzeń do natleniania. Jeśli pojawi się tylko sytuacja wynikająca z badań parametrów wody, że to natlenienie wody jest zbyt małe, wtedy uruchamiane są te, te urządzenia. One mają przeróżną postać. W chwili obecnej takie urządzenia pracują już na zbiorniku dzierżno. Jak to się sprawdza? Ciężko mówić o efektach, bo to natlenienie trwa bodajże od dwóch dni. Chociaż mm, muszę przypomnieć o tym, że co tydzień spotykamy się jako członkowie Centrum Zarządzania Kryzysowego Służb Wojewody na cotygodniowych spotkaniach Międzyresortowego Zespołu do Spraw Odry. Tam zapadają pewne decyzje, rekomendacje co do dalszych działań i... Yy, i właśnie podczas ostatniego spotkania gdzie wypowiadali się także naukowcy którzy bezpośrednio nadzorują choćby proces tego aplikacji tego perhydrolu ale także jak gdyby z, Samego miejsca przyglądają się tej sytuacji, która jest na dzierżnie, stwierdzili, że zauważyli, że po pierwsze, coraz mniej mamy odnotowany spadek tych śnięć ryb na zbiorniku dzierżno. On naprawdę spada drastycznie. No, za chwilę być może będzie tak. Odławiane nie są będzie. Tak. Co nie, nie, ryby nie. są. I właśnie drugi, jak gdyby wniosek z obserwacji wody i jak gdyby z, z jakichś tam e, sprawdzania, czy te ryby jeszcze w tym zbiorniku się znajdują są takie optymistyczne, że ryby są w zbiorniku Dzierżno i zaczynają już na nowo jak gdyby yy, żerować i yy, są miejsca, w których one się po prostu już yy, bardzo dobrze czują. Zgodnie z decyzją wojewody do końca sierpnia będzie obowiązywał zakaz korzystania z wód rzeki Kłodnicy od śluzy Sławincice do granic regionu. Co to w praktyce oznacza? Czego nam nie wolno robić? W praktyce oznacza to tyle, że mm, do na tym odcinku kłodnicy zakazany jest po pierwsze wstęp do tej wody, pobieranie tej wody do celów choćby spożywczych, czyli picia tej wody, do używania jej do celów gospodarskich, na przykład w gospodarstwach domowych, do prania, ale także do pojenia choćby zwierząt. A wędkowanie? Także jest y, zakazane. Czyli każda aktywność, jak gdyby związana z y, tym odcinkiem kłodnicy, jest, y, jest zakazana. Y, pontonem, y, kajakiem też, też, nie, też pływać. nie wolno. Natomiast chciałbym powiedzieć, że akurat ten odcinek kłodnicy jest na tyle. Y, 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 powiedzmy w cudzysłowie oczywiście powiem dziki, że y, tam jest bardzo ciężki dostęp w ogóle do tej wody i nie jest na, y, na bieżąco, z dnia na dzień używany jako miejsce, z którego można by było korzystać y, właśnie z wód kłodnicy. Ostatnio w kłodnicy pojawiła się piana na powierzchni. Podobno m, o wiele bardziej, m, o wiele gęstsza niż dotychczas obserwowano. Co to tak właściwie było? Czy to było groźne? od razu zaznaczam że rzeka kłodnica jest rzeką bezpieczną pomimo tego wprowadzonego zakazu to jest chciałbym też uspokoić mieszkańców opolszczyzny i mieszkańców szczególnie powiatu kędzierzyńsko kozielskiego że sam y, samo, post, y, samo zarządzenie porządkowe wojewody ma charakter czysto prewencyjny. On nie wynika jak gdyby z realnego zagrożenia, że y, jest coś nie tak z tą wodą i zagrażałaby na przykład y, ludziom czy też zwierzętom. No tak, ale w komunikacie, który możemy przeczytać na stronie Urzędu Wojewódzkiego, y, pojawia się taka wzmianka, że ta piana wynika między innymi z obecności dużej ilości złotych alg i zachodzących tak, procesów gnilnych. Już y, kończę swoją myśl, a mianowicie Pierwszy sygnał o tym pochodził od mieszkańców. My uczulaliśmy już wcześniej mieszkańców, informując samorządy powiatowe o tym, że będzie przeprowadzany eksperyment z perhydrolem, aby jak gdyby wzmożyli czujność, i, jeśli chodzi o monitoring kłodnicy. I taki sygnał się pojawił właśnie o tej pianie. Niezwłocznie tą pianę y, y, można powiedzieć badał Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Nie stwierdził żadnego zagro zagrożenia. Stwierdzono, że jest to jak gdyby proces naturalny. Natura, a może jego y, y, objętość tej piany była o tyle większa, że mieliśmy do do czynienia właśnie z większą ilością materiału biologicznego pochodzącego z dzierżna, który powodował no, większe powiedzmy spienienie tej wody. Czyli te niemniej... martwe tkanki, tak roślin no, zwierząt. Tak, niemniej jednak po pierwsze, nie jest to zagrażające zjawi zjawisko zagrażające życiu zdrowiu, a ponadto jest to proces, można powiedzieć, naturalny. Tylko... I tutaj na razie musimy postawić hmm. przecinek, bo czas na antenie radiopole dobiegł końca, ale rozmawiamy. Dalej w internecie. Tam też proszę nas szukać. Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Polskim Urzędzie Wojewódzkim, Piotr Tarapata nieustająco jest z nami. Taką pianę widzimy też czasem niedaleko miejsca, w którym się dzisiaj znajdujemy. Teraz się znajdujemy. Tu chociażby w okolicach tak zwanego Zielonego Mostku. To jest zjawisko, które czasem się rzeczywiście pojawia. Natomiast to chyba dobrze świadczy o tym, że ludzie zareagowali na apel dotyczący oczywiście. tej wzmożonej czujności. Tak jak wcześniej wspomniałem, wręcz prosiliśmy o zwracanie się do samorządów powiatowych, tych powiatów, które leżą przy Kłodnicy, ale także przy Odrze, aby w cudzysłowie oczywiście wzmożyli czujność, aby ten komunikat przedostał się do mieszkańców i... Prawdę mówiąc, naprawdę polegamy na tym, co y, zobaczą osoby zaangażowane przede wszystkim w czystość, czy też w to, co dzieje się na y, naszych akwenach i na zbiornikach. Ja mówię tutaj o, szczególnie o y, wędkarzach, mówię tutaj o, także o społecznych y, strażach y, rybackich. Y, to od nich właśnie, od tych osób pochodziły pierwsze jak gdyby sygnały. Y, o pojawieniu się właśnie w Sławięcicach także yy, martwych ryb. Yy, ja przypomnę, że z chwilą uruchomienia pro, yy, procesu aplikacji perhydrolu w dniach 14 sierpnia i 17 sierpnia yy, właśnie yy, służby. Yy, Przepraszam, nie służby, ale właśnie to ludzie, wędkarze stwierdzili, że y, na śluzie w Sławięcicach pojawiły się martwe ryby. Służby te ryby podejmowały z wody, mówię tutaj o Państwowej Straży y, y, Pożarnej y, z Kędzierzyna Koźla, i okazało się, że za pierwszym razem było to 41 kg, za drugim razem y, 51 kg. Ale y, jak y, po prostu dowodziły oględziny tych ryb. Wstępne badania okazało się, że są to ryby pochodzące, które właśnie spłynęły z kanału Gliwickiego i z okolic Czyli One spłynęły tam i już tak, do do nas. Tak. to duchło, jak gdyby przypłynęło do nas. Nie było to świeże śnięcie związane z, z tym, co się dzieje po prostu na kłodnicy. Kłodnica jest rzeką czystą. Dla pewnego zobrazowania powiem, że. Po rozpoczęciu dawkowania tego perhydrolu w miejscowości na śluzie rudzieniec, ale to także jest województwo śląskie, ale bardzo już blisko naszej granicy z województwem opolskim tam określono skuteczność perhydrolu na 99,9%, czyli tam praktycznie powiem kolokwialnie wybito złotą algę w tym miejscu. Zbiornik kotlarnia w gminie Bierawa, zbiornik ścinawa w piorunkowicach, zbiornik na potoku mora to inwestycje, które wcześniej planowano w naszym regionie. Jakie one mogłyby mieć znaczenie dla zabezpieczenia przed powodziami, czy nawet takimi okresowymi podtopieniami, o których słyszymy co właściwie kilka miesięcy? Jakie znaczenie? Yy, mogę się wypowiedzieć jedynie o yy, rzece morze bo jest to mi temat znany pochodzę z powiatu nyskiego także temat znany poza tym blisko tej miejscowości mieszkali moi rodzice więc od kiedy pamiętam że Kamora przy większych opadach podnosiła no to jest właściwie potok miejscami A, nawet tak. rów który można Ale przeskoczyć tam w przypadku gwałtownych ulew, dochodzi do tak zwanej powodzi błyskawicznej. Tutaj nawet nie można przewidzieć pewnych ruchów, bo poziom wody w morze po prostu podnosi się z minuty na minutę, z godziny na godzinę i zalewa okoliczne gospodarstwa rolne. I tutaj działania związane z ochroną przeciwpowodziową, z wybudowaniem suchego polderu w tym miejscu, ja uważam za niezbędne, aby tych mieszkańców Morowa w powiecie niskim po prostu uchronić przed tymi powodziami błyskawicznymi. Pojawiły się ostatnio takie pomysły, żeby m.in. z tych inwestycji zrezygnować. Czy jesteśmy w stanie jako państwo, jako opolski urząd wojewódzki, jako wydział bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w jakiś sposób wpłynąć na te decyzje? Może nie lobbować, ale Gdzieś podszeptywać, że proszę tam za tym chodzić, proszę lobbować, proszę przekonywać, że warto to wybudować. P Powiem tak. Y międzyresortowy zespół do spraw Odry, który y y skupia. Nie tylko przedstawicieli Ministerstwa Środowiska i Klimatu, ale także są tam przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, różnych podmiotów, czyli głównego inspektora ochrony środowiska, Wód Polskich przede wszystkim. Temat Odry to nie tylko temat y, Złotej Algi. Ten międzyresortowy zespół ma bardzo szerokie spektrum działania. Y, między innymi na agendzie tego zespołu, właśnie na y, jednym z ostatnich y, spotkań y, pojawił się, y, pojawiło się zagadnienie związane z tak zwaną rewitalizacją Odry. Są y, pewne założenia, bardzo naprawdę, bardzo, bardzo ogólne, skierowane do y, różnych ministerstw i tutaj dopiero będzie wypracowany pewien model, pewien system, y, co y, zrobić z Odrą, aby przywrócić jej, jak to mówi się, pierwotny charakter. Mowa jest o... Y, o pewnych zmianach nawet w urządzeniach hydrotechnicznych położonych na odrze, ale także w dopływach odry, aby tej odrze przywrócić trochę ten charakter pierwotny, a nawet. Jednym z elementów, z założeń tego programu rewitalizacji jest to, aby sięgnąć na przykład do władz niemieckich o stare, przedwojenne jeszcze plany związane z regulacją Odry. Czyli. Mm, w którym kierunku to pójdzie? Czy któreś. Yy, bo ja domyślam się, o co pan redaktor chce zapytać. 17 lipca w Sejmie Ach. wiceminister infrastruktury, Przemysław w Koperskiej mówił, że chcemy, aby fundusze z wykazu inwestycji, który obejmuje ten wykaz, między innymi te inwestycje, o których wspomniałem, te zbiorniki nowe na Opolszczyźnie, były przeznaczone na działania zmierzające do renaturyzacji Odry i jej dorzecza. Czyli pieniądze z budowy zbiorników, między innymi, miałyby być przesunięte na to, aby przywrócić rzece Odrze jej pierwotny charakter. Tylko to, co wcześniej powiedziałem, panie redaktorze, nie uważam, że jest to decyzja ostateczna. Myślę, że jest to jeden z elementów, który będzie, jeden z problemów, który będzie omawiany właśnie na tym międzyresortowym zespole do spraw Odry. No, ten będzie ten... omawiany. A pytanie, czy już dzisiaj jakieś działania, czy to polscy parlamentarzyści, czy może Urząd Wojewódzki z pana wiedzy już jakieś podejmują w tym kierunku, żeby do tego nie dopuścić? No to chyba bardziej pytanie do parlamentarzystów, prawda? Ja takiej wiedzy po prostu nie posiadam. Czy jakieś działania w tym zakresie zostały podjęte? Was ktoś o to pyta, wy to jakoś opiniujecie? Czy w ogóle to leży w zakresie waszych kompetencji? Można powiedzieć, że Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, jako jeden z elementów opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, jest tym wydziałem wykonawczym, prawda? My nie, co prawda, opiniujemy pewne projekty aktów prawnych, mówię tutaj choćby o ostatniej ustawie o ochronie ludności i obronie cywilnej, ale tylko do tego jak gdyby sprowadza się nasza, yy, yy, nasza praca. Jesteśmy po prostu od działania i realizacji założeń. Wynikających z decyzji rządu. Trochę ostatnio popadało, panie dyrektorze, w naszym regionie. Na razie jeszcze nie słyszymy o tym, żeby gdzieś masowo dochodziło do podtopień, ale jak nawet rozmawialiśmy z naszą redakcyjną koleżanką przed naszym spotkaniem tutaj w studiu, no to usłyszałem, że tak to jest w naszym regionie, że co kilka miesięcy, gdy tylko trochę bardziej popada, no to słyszymy, że takie sytuacje mają miejsce. Jak do tego nie dopuścić w przyszłości? Czy mamy jakiś plan opracowany, żeby takich sytuacji było jak najmniej? Oczywiście, że plany są yy, opracowywane, są na plany przeciwpowodziowe, zarówno yy, na poziomie województwa, ale także na, nawet na poziomie yy, tych najniższych jednostek samorządu tery terytorialnego, czyli gmin. Mamy także plany zarządzania kryzysowego, które między innymi przewidują zagrożenia związane z powodzią. Tylko chcę zaznaczyć, że te ostatnie zjawiska pogodowe, związane z tymi nagłymi i ulewnymi deszczami. Yy, nie do końca są do przewidzenia nawet w, w, na, w najlepiej sporządzonym planie. No tak, klimat się zmienia, no, ale to już od dawna tego... wiadomo, że mm, sytuacja właśnie nasza Polska jest taka nie inna, że może te deszcze występują rzadziej, ale są o wiele bardziej intensywne. Może ta suma opadów roczna jest podobna jak i jeszcze przed laty, no ale jak już pada, to raz a porządnie. Dlatego też y, nawet y, jest ustawowy nakaz y, aktualizacji y, planów zarządzania kryzysowego. Y który wyznacza pewne ramy czasowe, kiedy ten plan musi być aktualizowany. A oprócz tych ram czasowych jest także yy, taki warunek, że każdy plan zarządzania kryzysowego musi być aktualizowany w przypadku wystąpienia zagrożenia, z którym wcześniej nie mieliśmy do czynienia. Czyli to na tych yy, właśnie gminach, gminach, powiatach yy, w tym pierwszym miejscu spoczywa jak gdyby obowiązek, aby yy, wyciągali, Wnioski z y, ostatnich zdarzeń, z ostatnich zagrożeń, i starali się tak aktualizować swoje plany, tak podejmować takie wysiłki, aby odpowiednio reagować na pojawiające się nowe zagrożenia, tylko, choćby związane właśnie z lokalnymi podtopieniami. Tylko pytanie, czy to nie jest trochę taki martwy przepis, no bo co z tego, że gmina będzie wiedzieć, że czy powiat, że takie zagrożenie jest, co z tego, że oni będą starali się u siebie reagować, skoro no tak jak w przypadku tego Morowa i Rzeki Mory, ani gmina, ani powiat, ani nawet kilka gmin nie jest w stanie samodzielnie tego problemu rozwiązać, bo tam są potrzebne już działania centralne. No, po prostu nikogo z pośród tych samorządów na to nie stać. No tak jak pan redaktor powiedział, wszystko rozbija się o, o pieniądze. Aby skutecznie walczyć z wszystkimi zagrożeniami, oprócz jakiejś determinacji, planów, bo plany to nie wszystko, plany to oczywiście papier. Do tego są potrzebne środki, aby zrealizować te wszystkie zadania. No tutaj naprawdę to nie czuję się jak gdyby adresatem tego pytania. To pytanie dla, do, dla decydentów, yy, którzy. Yy, Decydują o rozdziale środków państwowych? To może inaczej zapytam. Czy z Pana perspektywy, czy według Pana opinii te rozwiązania, które dzisiaj są, no nawet w przypadku tych lokalnych podtopień, które są wdrażane, czy też powinny być, czy to są rozwiązania właściwe? Yy, uważam, że tak, że nic. Yy, pomijając oczywiście morów, o których już tutaj zostało. No, ale takich staw... morowów jest o wiele więcej, tak, bo oczywiście. o ile te duże rzeki są chyba stosunkowo dobrze zabezpieczone przed powodzią, to największe problemy, aczkolwiek no, być może one są trochę mniejsze w skali, ale bardzo też uciążliwe dla tych mieszkańców, którzy tam yy, cierpią co parę miesięcy, no, no jednak one się pojawiają, one występują. Tylko musimy rozdzielić pewne rzeczy rzeczy, czy też zjawiska, które możemy w jakiś sposób przewidzieć, ale także zjawiska, które mają charakter nagły, nieoczekiwany i na, na które nie jesteśmy przygotowani. Y Pan redaktor przywołał tutaj zagrożenia powodziowe, ale ja chciałbym także powiedzieć o innych zagrożeniach, choćby związanych z, z silnymi wiatrami i huraganami. Ostatnie zdarzenia sprzed około miesiąca czasu, kiedy to w lipcu przez województwo opolskie też przeszły gwałtowne wiatry i dokonały naprawdę dużych spustoszeń, szczególnie w powiecie prudnickim. I najbardziej poszkodowaną była gmina Lubrza, gdzie tych dachów pozrywanych było yy, kilkadziesiąt, yy, zarówno na budynkach mieszkalnych, jak i na budynkach gospodarskich. I tutaj ciężko przewidzieć, yy, w którym miejscu zawieje, a tym bardziej właśnie się chronić. Tutaj możemy już tylko reagować po fakcie, czyli przekazywać pomoc finansową dla osób poszkodowanych. Także to, to jest temat naprawdę bardzo złożony, którego nie da się tak jednoznacznie w krótkiej audycji omówić, opisać. To jest zadanie na. Wiele miesięcy pracy, planowania, starania się o środki. Tak jak wcześniej powiedziałem, no wszystko rozbija się naprawdę o pieniądze. Szczególnie w czasach, kiedy każdą y, przysłowiową złotówkę ogląda się z każdej strony. Zmieńmy temat. Pan jest prezesem Stowarzyszenia Pozytywni Klub Myśli Społecznej Inicjatywy. Czy poprzez to stowarzyszenie finansowano kampanię wyborczą? Nie zaprzeczam, absolutnie nie było takiej... Nie było takiego zdarzenia. Mówimy tutaj oczywiście o kampanii wyborczej z samego stowarzyszenia pozytywni. Jeśli chodzi o kampanię wyborczą o ostatnie wybory samorządowe, stowarzyszenie pozytywni wyszło z inicjatywą, aby założyć komitet wyborczy. I takowy był komitet wyborczy pozytywni, z którego to komitetu wystawialiśmy kandydatów do na szczeblu powiatu, mówię tutaj o Nysie, ale także w czterech Pięciu gminach województwa polskiego. Bo to nie tylko. Ta działalność stowarzyszenia, te pieniądze, które też publiczne wam się udawało pozyskiwać na swoją statutową działalność, nie miały nic wspólnego Absolutnie. z prowadzoną kampanią, nie służyły promocji kandydatów. Yy, oczywiście. Powiem może w ten sposób, że wszystkie środki, jakie stowarzyszenie otrzymywało w ramach dotacji, zostały spożytkowane na konkretny pro, program, cel. I konkretne zadanie, do którego aplikowaliśmy. Każde zadanie zostało rozliczone co do złotówki. Byliśmy poddawani niejednokrotnie kontrolom tych zadań. A żeby nawet uniknąć jakiegoś, w cudzysłowie, podejrzenia o to, o jakieś nieprawidłowe finansowanie, to około roku przed wyborami samorządowymi. Nie y, aplikowaliśmy już o y, żadne środki, czyli można powiedzieć, żadnych środków finansowych stowarzyszenie nie otrzymało na rok przed y, wyborami samorządowymi. Wycieczki były organizowane bez publicznych środków, rozumiem. Wycieczki? Wycieczki. Nie, no y, mówimy o jakich wycieczkach? No, wycieczki do y, zakątków Opolszczyzny. Jeżeli dobrze pamiętam, Pałac można między innymi tak. był jednym z celów. Mm -hmm. Nie, to było zadanie marszałkowskie z, związane z promocją regionu Opolszczyzny. Na ten cel otrzymaliśmy dotację, która została spożytkowana. Zorganizowaliśmy dwie wycieczki do Mosznej dla mieszkańców powiatu Nyskiego, Prudnickiego. I Brzeskiego. I to nie zazębiło się z tym okresem rocznym przed wyborami, tak? To znaczy, ja tu mówię, że ostatnie powiem tak, ostatnie środki, jakie otrzymaliśmy na realizację zadań, otrzymaliśmy je w maju 2023 roku. To są ostatnie, które to pieniądze zostały rozliczone do końca y, listopada 2023 roku. Czyli od można powiedzieć, od maja 2023 roku stowarzyszenie nie otrzymywało i też nie aplikowało o żadne y, inne zadania. No, część tej mikowej opozycji zadaje pytanie o to, w jaki sposób objął pan swoje obecne stanowisko. Tu się wręcz pojawia wprost formułowany zarzut przez jednego z radnych, że dostał pan pracę w zamian za to, że pomagał pan w kampanii wyborczej, m.in. obecnej pani Wojewodzie. Czy zgodzi się pan z takimi opiniami? Myślę, że za moim wyborem na stanowisko dyrektora stoi moje doświadczenie, dotychczasowe doświadczenie zawodowe. I tylko to. Myślę, że. A to był jakiś konkurs na to stanowisko, czy to się inaczej? Nie, ale to było stanowisko objęte bez konkursu, bo nie było takiego wymogu, aby taki, takowy konkurs mógł, yy, musiał być yy, 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 przeprowadzony. Chcę powiedzieć, że. Nie można odbierać nowej pani wojewodzie prawa do doboru kadry kierowniczej, z którą chce współpracować i, re i realizować swoje ustawowe zadania. Kiedy spotkałem się z propozycją objęcia tego stanowiska, myślę, że skorzystałem oczywiście z tego. A tak jak wcześniej wspomniałem, jest to uzasadnione. Moimi dotychczasowymi dokonaniami. Przecież nie jestem człowiekiem, jak to się mówi z zewnątrz i chyba nie muszę, jak gdyby udowadniać swojej przydatności, czy też określonej, określonego doświadczenia, określonej wiedzy, studiów podyplomowych w zakresie zarządzania kryzysowego. Tych wszystkich malkontentów, czy też tych, którzy szukają teorii spiskowych, zapraszam do. Po prostu zapoznania się z moim CV. Myślę, że tutaj to roz, rozwieje wszelkie wątpliwości. Czym się w ogóle dzisiaj, jak już przy Stowarzyszeniu Pozytywni jesteśmy, ono zajmuje? Bo tak jak przeglądam waszą stronę internetową, można odnieść wrażenie, że ta aktywność dobiegła końca w październiku ubiegłego roku. Na Facebooku jeszcze do kwietnia pojawiały się wpisy, no ale one dotyczyły albo wyborów samorządowych, albo były to jakieś życzenia świąteczne. Co dzisiaj robicie jako pozytywni? Więc stoimy przed y, 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 oczywiście mieliśmy y, pewne przemyślenia co do naszej działalności. Y, spotkaliśmy się w, w, w bardzo szerokim gronie, czyli w, kto mógł z członków stowarzyszenia, ale także z sympatyków naszych przyjechać gdzie na nasze spotkanie, gdzie jak gdyby y, zadaliśmy sobie głośno pytanie y, co dalej? Jednoznacznie, jednogłośnie podjęliśmy decyzję, że jak najbardziej kontynuujemy, kontynuujemy działalność. Chcę powiedzieć, że już wkrótce będzie pojawi się informacja o bardzo ciekawym zadaniu, to jest można powiedzieć nasz produkt flagowy, tak bym to określił. Chcę przypomnieć, że w latach 2001-2002 skierowaliśmy przede wszystkim działania w kierunku pomocy osobom niepełnosprawnym. To my wymyśliliśmy sobie taki program, że udzielaliśmy, że zorganizowaliśmy fachową rehabilitację osobom niepełnosprawnym w miejscu zamieszkania. Każdy z wytypowanych członków, których przepraszam, z wytypowanych uczestników tego, tego programu, a takie osoby wskazywały nam ośrodki pomocy społecznej, czyli chodziło tutaj o osoby najbardziej wykluczone społecznie, których po prostu nie stać, kolokwialnie mówiąc, na, na rehabilitację. Taką rehabilitację dostały te osoby w miejscu zamieszkania, pod okiem przy udziale rehabilitantów z tytułem magistra rehabilitacji, który oprócz tego, że te osoby rehabilitował to jeszcze, jak gdyby nakreślał na przyszłość pewien plan, co dalej robić. I my do tego pomysłu wróciliśmy. Niebawem rozpoczniemy podobny projekt, który obejmie liczbę około 200 osób niepełnosprawnych. Myślę, że już we wrześniu rozpoczniemy nabór do tego projektu, a oprócz tego, oprócz tej rehabilitacji, będziemy. Organizować spotkania y, osób niepełnosprawnych z osobami pełnosprawnymi. To będzie powiat nyski czy y, nie? Y, oczywiście, to, oczywiście, to będzie powiat nyski, ale także powiat brzeski. Chcemy mieć taki charakter troszeczkę ponadpowiatowy. Y, naprawdę tych osób, które oczekują takiego wsparcia, y, choćby nawet w postaci takich spotkań y, jest bardzo wiele. i y, y, tych spotkań zaplanowaliśmy kilka w ciągu tego roku, jeszcze do końca tego roku, ale to także zadanie wybiegające na, na rok przyszły. Czyli, jak to się mówi, nie wyprowadziliśmy sztandarów, wręcz odwrotnie. Dalej będziemy działać. Mamy kilka pomysłów na dalszą działalność i wszystkich tych, którzy szukają drugiego dna. Którzy nas krytykują, zapraszamy do współpracy. Ja z tego miejsca, pana radnego Wojewódzkiego zapraszam do stowarzyszenia pozytywni. Będzie mógł z bliska przyjrzeć się temu, co robimy. Może to rozwieje jego wątpliwości co do naszej działalności, a przede wszystkim co do finansowania. Panie redektorze, jesteśmy tak transparentni, jeśli chodzi o finansowanie naszego stowarzyszenia, że już chyba bardziej się nie da. Podam tylko jeden przykład, y, który y, powtarzam niejednokrotnie y, no, w wielu okolicznościach, kiedy mowa jest na przykład o y, niejasnym finansowaniu, czy też o tak powiem naprawdę y, kolokwialnie o przewalaniu jakichś publicznych pieniędzy. Nie na ten cel, y, który potrzeba. Jedno z naszych zadań zostało poddane y, audytowi i kontroli. Które realizowaliśmy. Było to w 2000, pod koniec 2022 roku. Proszę sobie wyobrazić, że dopatrzono się nieprawidłowości w wydaniu tych środków z tego, z tego zadania w wysokości, uwaga, jednego grosza. Jednego grosza to nie, że naraziliśmy podatników i Urząd Marszałkowski na wydanie o jednego grosza więcej to ten jeden grosz pochodził ze środków własnych stowarzyszenia, który dołożyliśmy do płatności jednej z faktur, prawda? Ale to było przedmiotem analizy i dogłębnego postępowania y, jeśli y, audytowego. Więc y, kiedy w kraju słyszymy o defraudacjach, o różnych y, dziwnych rzeczach, y, które już osiągają y, wartości można powiedzieć milionów, no to ten jeden grosz jest takim trochę... Sam pan powiedział, że każdy grosz trzeba oglądać z dwóch stron no, i to dokładnie. się sprawdziło w praktyce. W tej to był nasz grosz. Piotr Tarapata, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim, a także prezes Stowarzyszenia Pozytywni był dziś naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.